Pod względem kibicowskim województwo podkarpackie jest jednym z najciekawszych regionów w Polsce. Między innymi dzięki wielu ekipom z mniejszych miejscowości, które działały lub działają nadal na konta swoich lokalnych drużyn. W tym odcinku przyjrzymy się ekipom z miejscowości wiejskich. Zaczniemy od ekipy kibiców Przełomu Besko. Chłopaki z Beska są fanklubem Stali Sanok, jednak równie aktywnie działają na swoim własnym podwórku, jeżdżąc na mecze oraz organizując oprawy. W ostatnich latach było o nich dość dobrze słychać, m.in. przez wjazd na stadion w Lesku, gdzie wspierani przez kibiców sanockiej Stali wyciągają bramę z zawiasów. Jednak zdecydowanie ciekawie było podczas ich meczu w Rymanowie, gdzie kibice Przełomu zostali zaatakowani przez fankluby Karpat Krosno, FC Haczów i Rymanów. Wówczas to większa część ekipy Przełomu ewakuowała się ze stadionu, a ci co zostają zaliczają oklep. Niedługo później Przełom bierze odwet na Rymanowie, dochodzi do ustawki, na której stawia się 15 zawodników Przełomu i 17 z Rymanowa. Po chwili zwycięsko z tego starcia wyszli Przełomowi ludzie. Największe kosy Przełomu to oczywiście wspomniane wcześniej fankluby Karpat Haczów i fanatycy Karpat z Rymanowa. Przełom Besko ma przybitą zgodę z Wisłokiem Sieniawa. Od razu przechodzimy do kibiców Wisłoka Sieniawa. Kibice Wisłoka organizują doping i oprawy ultras na ważniejszych meczach. Na przykład takich jak mecz z Arszynem dwa sezony temu, który decydował o awansie do klasy okręgowej. Na paru meczach wspomagali swoich zgodowiczów z Beska. Ogólnie poza tym nie słychać, żeby brali udział w jakichś akcjach chuligańskich. Następna ekipa to LKS Zarszyn. Chłopaki z tej ekipy oprócz tego, że działali na własnym podwórku, to byli fanklubem Stali Sanok. Mieli układ z Szarotką Nowosielce, z którą niejednokrotnie się wspierali. Największy sukces chuligański LKS-u to z pewnością wyjazd do Uszczyk Dolnych w 15 osób, gdzie po drodze dosiada się do nich 19 kibiców sanockiej Stali. Wspólnie wbijają pod stadion, skąd przeganiają grupę miejscowych kibiców, a następnie wchodzą z bramą na stadion. Wbijając na obiekt, kierują się w stronę sektora gospodarzy, skąd kroją kilka szalików, koszulkę oraz flagę. Później na obiekt zajeżdżają gliny, w efekcie czego do końca meczu był spokój. Największe kosy LKS-u Zarszyn to Orzeł Bażanówka oraz Sanbud Długie. W stosunku do kibiców Długiego padła nawet propozycja o rozpaleniu grilla. Jednak Długie w ogóle nie stawiają się w wyznaczonym miejscu. Kaszkiety, jak nazywa się kibiców Zarszyna, w czasach swojej działalności zaliczyli kilkanaście wyjazdów oraz kręcili doping u siebie na meczach, włączając w to pokazy ultras. W 2011 roku ponownie zaczęli jeździć na mecze, jednak na jednym z takich wyjazdów zostali złapani przez Karpaty Krosno. W rezultacie tracą flagę, do końca rundy jeszcze działają, a następnie słuch o nich zaginął. Kolejna ekipa to Szarotka Nowosielce. Mimo że kibice Szarotki pochodzą z niewielkiej miejscowości, nie przeszkodziło im to w stworzeniu ponad 100-osobowego młyna na derbach ze swoją największą kosą Sanbudem Długie. Ekipa Szarotki podczas swojej działalności miała przybite układy z LKS-em Zarszyn oraz Osławą Zagórz. Dodatkowo kilka osób z Nowosielec jeździło na Stal Sanok, jednak fanklubem nie byli. W 2006 roku założyli grupę Młodzi Gniewni. Na derbach z Sanbudem potrafili stworzyć 100-osobowy młyn, a na następnych zaliczyć wyjazd do sąsiedniej miejscowości w ponad 80 osób, gdzie dwukrotnie proponują ustawkę derbowym rywalom. Na tych samych derbach dochodzi do awantury z miejscową ochroną. Chłopaki z Szarotki zaliczali także wyjazdy w bardzo trudne dla nich tereny, na przykład do Brzozowa w 25 osób, gdzie po przerwie z powodu przewagi liczebnej przeciwników muszą się ewakuować z sektora, oddając przy tym flagę swoim zawodnikom. Tym samym w sezonie Szarotka spadła do B-klasy, a wyjazd do Brzozowa był ich ostatnim oficjalnym zaliczonym wyjazdem. Czas na Iskrę Psietnica. Iskra działała zarówno na konto swojej ekipy, jak również była fanklubem Stali Sanok. Jednak ich działalność opierała się głównie na meczach derbowych z Brzozowią Brzozą. Poza tym zaliczyli wyjazd do Haczowa, gdzie zostają pogonieni przez wspierające Haczów Karpaty Krosno. Na derbach z Brzozowią w 2010 roku prezentują dobrą oprawę ultras, odpalając spore ilości pirotechniki. Na pojedynkach derbowych ze wspomnianą wcześniej Brzozowią byli kilkukrotnie wspomagani przez kibiców Stali Sanok. Parę lat później FC na linii Psietnica Stal Sanok odpada, a oni sami nie działają. Jednak w poprzednim sezonie zaprezentowali oprawę żałobną z powodu śmierci jednego ze swoich kibiców. Iskra miała również przybity układ z Sanbudem Długie.
Czarni Bole Straszyce była to ekipa działająca zarówno u siebie, jak i jeżdżąca na mecze Polonii Przemyśl. Najbardziej u siebie mobilizowali się na mecze przeciwko drużynom, w których kibice jeździli na Czuwaj Przemyśl, czyli Grom Wyszatyce i Bizon Medyka. Na mecz z Gromem udaje im się wybrać w 100 osób, w tym 35 kibiców przemyskiej Polonii. Do tego na meczu dochodzi do awantury, w wyniku której w ręce czarnych wpada kilka szalików gospodarzy oraz ich flaga. Na jednym z meczów z Bizonem Medyka dochodzi do zadymy z miejscowymi wspieranymi przez kibiców Czuwaju Przemyśl. W starciach pomiędzy tymi drużynami dochodzi nawet do awantury na trasie, z którego zwycięsko wychodzą chłopaki z Bole Straszyc. Teraz kolej na Haczowie Haczów. Ekipa Staczowa działała głównie jako FC Karpat Krosno. Na początku u siebie wystawiali młyny tylko na ważnych meczach z przeciwnikami z powiatu, na przykład Iskrą, Przysietnica i Brzozowią. Na początku mieli zgodę z kibicami ze startu Rymanów. W poprzednich latach była robiona flaga zgodowa, ale chyba ostatecznie nie została ukończona. W 2013 zaczęli aktywnie działać u siebie i zaliczyli pierwsze wyjazdy za swoją drużyną. W tym samym sezonie razem z fanatykami Karpat z Rymanowa uderzyli na przełom Besko, gdzie przeganiają ponad połowę młyna przełomu, a pozostałą część obijają. Pora na Strumyk Malawa. Kibice Strumyka najmocniej mobilizowali się na derby z Krasnoją Krasne, wspierani przez okoliczne ekipy Jawor Krzemienice i Astrę Medynię Głogowską. Poza tym na niektórych meczach organizowali doping i oprawy ultras. Ogólnie byli kojarzeni z ekipą FC Resowi, jednak w 2015 podali informację o zawieszeniu działalności i oświadczyli, że nie mają nic wspólnego z Resowią, a FC Malawa to nie oni. Kolejna ekipa to Zorza Zarzecze. To ekipa, która działała na własne konto, zaliczyli wiele wyjazdów i organizowali dobry ultras. Również mają na swym koncie akcje chuligańskie, na przykład do ciekawych akcji doszło w Jodłówce, gdzie miejscowi po meczu obrzucają butelkami kibiców Zarzecza. Ci jednak po kilku chwilach ruszyli w ich stronę, przeganiając gospodarzy. W 2015 roku kibice Zorzy oficjalnie zakończyli działalność. Długo zastanawiałem się, czy dodać tą ekipę do tego filmu. Stal Gorzyce jest to ekipa ze wsi, ale nie pasuje do tego filmu w zestawieniu do poprzednich ekip, gdyż prezentuje dużo wyższy poziom. Wiele opraw ultras, dobre zadymy, wjazdy na mecze przeciwników, ustawki z takimi ekipami jak GKS Bełchatów czy Górnik Konin, skrojenie flag Arce Gdynia i wspieranie stalowej woli w dalekich wyjazdach. To wszystko sprawia, że Stal Gorzyce, jeżeli chodzi o miejscowości wiejskie, jest zdecydowanie numerem jeden, a ich osiągnięć nie powstydziłaby się niejedna ekipa z większych miast. Jednak w 2015 roku Stal Gorzyce podała informację o zawieszeniu działalności. To by było na tyle. Oczywiście jest jeszcze kilka ekip, o których nie wspomniałem. Jednak z powodu szczątkowych informacji i braków materiałów postanowiłem nakręcić o nich część drugą, ale to zależy przede wszystkim od tego, czy będą jakieś uwagi co do tego filmiku. Jeżeli macie jakieś uwagi, to piszcie na fanpage Podkarpatcy Kibice na PW. Pozdro!